W tym filmie ćwiczymy dalej rozwiązywanie równań algebraicznych. Mamy takie równanie 20 odjąć 7x równa się 6x odjąć 6. Rozwiążemy razem to równanie, czyli znajdziemy wartość x. Zwróć uwagę, że jest to dość ciekawe równanie, ponieważ mamy pomieszane stronami niewiadome, czyli wyrażenia z x-ami. Mamy i po lewej, i po prawej stronie. I stałe, czyli te liczby 20 i minus 6, też są po dwóch różnych stronach. Aby rozwiązać równania, my zazwyczaj przenosimy niewiadome, czyli wyrażenia na przykład tutaj z x-ami na lewą stronę, czyli te x-y chcemy mieć wszystkie zgromadzone po lewej stronie, a wszystkie stałe, czyli jakieś liczby, po prawej stronie równania. Można to zrobić i zrozumieć na kilka sposobów. Warto pamiętać jedną rzecz. Jak przenosisz między stronami równań jakieś liczby bądź wyrażenia, to zmieniasz znak. Czyli jeżeli będę chciała tą 20 przenieść na tą stronę, ja zaznaczę w kółeczko, tą 20 chcę przenieść na tą stronę, to muszę zmienić jej znak. Tutaj jest to 20, czyli liczba dodatnia, to po prawej stronie będzie to minus 20. Zapiszę. Czyli po lewej stronie mi zostanie 7x, a po prawej stronie zostanie 6x odjąć 6. Zamiast 20 będę miała minus 20. Dalej idziemy. Zabieramy 6x na tą stronę. Czyli to 6x chcemy, żeby się znalazło po lewej stronie. I teraz zasada jest taka sama. Przenosimy na lewą stronę, czyli zmieniamy znak. Czyli zamiast 6x będę miała minus 6x. Po lewej stronie zostaje to minus 7x. I tak samo tutaj mi zostanie to minus 6 odjąć 20. I teraz zobacz, że mogę rozwiązać w prosty sposób to równanie. Spróbujmy to zrobić. Minus 6x minus 7x to ile będzie? Minus 6 minus 7 to jest minus 13. Odejmowanie liczb ujemnych jest minus 13x, a to się równa minus 6 minus 20 to jest minus 26. Dochodzimy do dość prostego równania. Pewnie pamiętasz, żeby wyliczyć x z tej strony, trzeba pozbyć się minus 13, czyli trzeba podzielić stronami. Taka kreska oznacza dzielenie stronami przez minus 13. Czyli lewą stronę równania dzielę przez minus 13, zostaje mi x. I tutaj będę miała minus 26 dzielone przez minus 13. Czyli x równa się 2. X równa się 2. W porządku, sprawdźmy, czy faktycznie dobrze obliczyliśmy. Sprawdzenie. Początkowe równanie to było 20 odjąć 7x równa się 6x odjąć 6. Teraz wstawię zamiast x-a cyfrę 2. To jest nasz wynik. Po lewej stronie nie będę miała 20 odjąć 7 razy x, czyli razy 2, a po prawej stronie będę miała 6 razy 2 odjąć 6. 20 odjąć 14 mamy po lewej stronie, po prawej stronie 12 odjąć 6. Przypominam o kolejności wykonywania działań. Najpierw mnożenie, potem dopiero dodawanie, odejmowanie. 20 odjąć 14 to się równa 6 i 12 odjąć 6 to się równa 6. Zatem lewa strona równa się prawej stronie. Równanie zostało rozwiązane poprawnie. Jeśli cały czas się zastanawiasz, dlaczego ja sobie tutaj tak poprzenosiłam te wyrażenia i pozmieniałam znaki, to wytłumaczę Ci. Jest to prosty sposób do zapamiętania, ale dlaczego tak się stało, to już dla dociekliwych wytłumaczę. Przesunę tablicę i tutaj jeszcze raz zapiszę to wyrażenie. Dla dociekliwych, bądź dla tych, co chcą dokładnie jeszcze raz zrozumieć, jak to się rozwiązuje, pokażę inny sposób rozwiązania. Zwróć uwagę, że tu mamy minus 7x. To jest w porządku. My chcemy mieć te x-y faktycznie po lewej stronie. Tutaj ta 20 nam nie pasuje. Zatem chcemy się jej pozbyć. Tak to robiliśmy w poprzednich filmach. Zatem po lewej stronie odejmę 20
i po prawej stronie też odejmę 20. Tak to robiliśmy w poprzednich filmach. 20 odjąć 20 to jest 0, zatem po lewej stronie mi zostanie minus 7x, a po prawej stronie zostanie to 6x odjąć 6 i zostanie minus 20. Zwróć uwagę, że to faktycznie jest to, co się zadziało tutaj. Przenieśliśmy 20 na prawą stronę ze zmienionym znakiem. To jest to samo. Tutaj opowiedziałam to inaczej, wytłumaczyłam inaczej. Odejmujemy stronami minus 20. To jest dokładnie tak samo. Taki sam wynik. Teraz chcemy się pozbyć tego 6x. Nie chcemy mieć 6x po tej stronie. Zatem to 6x z tej strony odejmiemy i z tej strony też odejmiemy. 6x odejmuje po prawej stronie, więc 6x odejmuje też po lewej stronie. Jeśli coś odejmujesz po prawej stronie, to to samo musisz odjąć po lewej stronie, aby znak równości został zachowany. Pamiętaj. I teraz po lewej stronie będę miała minus 7x odjąć 6x, a to się równa. Tutaj 6x i minus 6 się skrócą, to będzie 0 i zostanie mi tylko minus 6 minus 20. Zwróć uwagę, że znowu to jest to samo, co tutaj po lewej stronie, prawda? I dalej już wiesz, jak rozwiązać to równanie, prawda? Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych zadań na stronie Khan Academy. Poćwiczysz.